Pee your pants challenge. To, co wam pokazałem na początku, to naprawdę nie są żarty. To jest wolny czas spędzania młodzieży i nie tylko młodzieży. Mam wrażenie, że ten świat wariuje naprawdę, na punkcie internetu wariuje. Ludzie zrobią wszystko, żeby zaistnieć. Jak wiecie, co jakiś czas pojawiają się jakieś pomysły na zasadzie challenge'u, tak? Teraz mamy to 16 coś tam bitów challenge. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Wcześniej mieliśmy Ice Bucket Challenge. Good luck! Battle Challenge. Teraz na TikToku, generalnie TikTok dla mnie jest tworem niewyobrażalnym. Mózg się lansuje, znaczy buzuje, co tam jest. Teraz jest taki challenge, sikanie challenge, czyli czym lepiej się zesikasz i to nagrasz, pokażesz, tym jesteś lepszy i nominujesz inny. Te inne osoby również się muszą zesikać. I to wiecie, w majtki zesikać, nie że odlać gdzieś tam pod płotem, tylko w majtki. I porównując nasze głupie pomysły z lat 90., 80., 2000, to te pomysły i to, co teraz robi młodzież, i nie tylko młodzież, naprawdę jest przerażające. Mega przerażające. Zobaczcie zresztą sami. Pee your pants challenge. Alright, here it comes. Pee your pants challenge. Mógłbym ten filmik nazwać na przykład współczesna edukacja, a przedsiębiorczość. Jestem ciekaw, co z tej młodzieży naszej wyrośnie. Natrafiłem ostatnio na bardzo fajny artykuł mówiący o tym, jak spada poziom edukacji, nie tylko w Polsce i na świecie. Artykuł głównie był nastawiony na edukację polską. I z badań, które są przeprowadzane, to sześciolatki, dzisiejsze nasze sześciolatki, przepraszam, szóstoklasiści, to jest różnica, są na poziomie edukacyjnym trzecioklasistów z naszych czasów. To jest przerażające. Nie wiem, na ile wiarygodne są te statystyki, ale coś w tym musi być. Nadmieniono również, że współczesna młodzież coraz więcej ma testów. Egzaminy są w formie testów. I to jest naprawdę niepokojące. Dlaczego? Sam mam egzaminy z różnych przedmiotów, bo studiuję, nie wiem, czy wiecie, jeszcze studiuję, jestem wiecznym studentem. I mam również testy. Te testy są banalnie proste. To jest test do wyboru, jedna odpowiedź, mamy 50% szans. I nie mówiąc tego publicznie, aczkolwiek już poszło publicznie, czasami mam przedmioty, których uczyć się nie trzeba, bo są, nie są trudne, nie są skomplikowane. I jak podchodzę do testu i widzę test, który jest na zasadzie mam 50% szans, a coś tam wiem, to naprawdę wypada to nieźle. I co to powoduje? Powoduje to brak jakiegoś myślenia, co trzeba się zastanowić i wybrać, tak? Oszacować ryzyko. Może to, może tamto, taka ruletka trochę. Ale x lat temu, nie wiem czy pamiętacie, to starsze pokolenie pamięta, my nie mieliśmy testów. My jak mieliśmy test, to się cieszyliśmy. W większości przypadków trzeba było pisać, trzeba było rozwiązywać, były jakieś rozprawki. Człowiek musiał przelać swoją myśl na kartkę, musiał się wysilić. I to nie było na zasadzie trafię bądź nie trafię, bo trzeba było merytorycznie napisać, tak? Trzeba było przykombinować, odpowiednio to ubrać. Teraz to wszystko jest podane na tacy. W większości przypadków to wszystko jest podane na tacy. Ja nie mówię, że edukacja jest tragiczna i w żadnym wypadku nigdy nie celuję, że nauczyciele są źli. Poszedłbym w kierunku tego, że edukacja polska, to co się narzuca nauczycielom jest złe. Ale to za chwilkę o tym wrócę, Marcin, za dużo gadasz. I pójdę się chyba kawę napić. Co to znaczy, że liczba jest parzysta? To chyba znaczy, że ma parę, tak? Co to jest para? Para to coś, co są przynajmniej są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Mhm, zgadza się. Co mnie jeszcze przeraża, to ilość tych rzeczy, programu, który jest nałożony i często bywa tak, że dziecko w szkole jest praktycznie na pełnym etacie, tak jak rodzice. Pomimo tego,
wracając ze szkoły, jeszcze muszą robić lekcje i oni są przepełnieni tym wszystkim. Pewne rzeczy robią na odpierdziel, bo inaczej się nie da. I gdyby nie te testy, oj, to byliby w dupie. A jak to się przekłada na przedsiębiorczość? To jest ważne pytanie. Kiedyś jako młodzi ludzie musieliśmy sobie znaleźć czas wolny. Nie było tyle rzeczy, tyle możliwości, nie było komputerów, nie było internetu. Trzeba było samemu sobie znaleźć czas. Nikt nam w tym nie pomagał. Często nasi rodzice szli do pracy, stawiali nas w domu, a my musieliśmy być kreatywni. I ta kreatywność przekłada się w jakiś sposób na tą przedsiębiorczość, tak? Bo człowiek kombinuje. To nie znaczy, że przedsiębiorca to jest osoba, która wiecznie kombinuje. Nie, ale ma tą głowę, te predyspozycje trochę inne, które wyrabiało się przez lata. Osoba przedsiębiorcza musi znaleźć pewne rozwiązania, musi cały czas myśleć, musi cały czas się zastanawiać, musi cały czas wdrażać jakieś inne możliwości, tak? I nie wrzucając oczywiście wszystkich do innego wora, bo to nie znaczy tak, że osoby z lat 80., 90., 2000 wszyscy są przedsiębiorcami, przepraszam, to tak nie działa. Ale edukacja też była inna, edukacja wymuszała na nas myślenie, tak? Wymuszała na nas troszkę też czasami kombinowania, czy robienia lekcji na kolanie, ale tu też była kombinatoryka, tak? Trzeba było jakieś te relacje międzyludzkie znaleźć, z kimś dobrze pogadać, żeby dał ci ściągnąć, żebyś mogła, czy mógł spisać pewne zadanie. No teraz to trochę inaczej wygląda, muszę zmienić lokalizację, bo mi słońce świeci, ale zaraz do was wracam. Tak powinno być lepiej. Wracając do mojej myśli, teraz jest zupełnie inaczej. Te dzieci wszystko mają wyłożone na tacy, nie trzeba się zastanawiać, nie trzeba myśleć. Dostajemy wszystko na tacy. Mało tego, często rodzice popełniają błędy i dają dzieci na tacy. Boże, czy ty to widzisz? Na tacy, nie na tacy również, ale na tacy, tak? Jest jakieś zadanie domowe, no i trzeba mu pomóc, bo on sobie rady nie da, tak? Bo on jest za młody, żeby narysować, no ale hola hola, jeżeli w zadaniu jest narysuj to czy tamto i to jest zadanie powiedzmy dla 6-latka, 7-latka, 8-latka, 9-latka, niech on się stara, jeżeli coś źle zrobi, źle będzie się starał, ciach po dupie, zła ocena i następny raz może się postara. Znowu wracając x lat temu, ja pamiętam przecież, kiedy przychodził moment poprawiania ocen, były sytuacje, i to pamiętam do dzisiaj, jak ja zostałem zamknięty w kuchni, można tak powiedzieć przysłowiowo, i nie mogłem z niej wyjść, dopóki się nie nauczę danego przedmiotu, żeby zaliczyć ten przedmiot. Żeby nie było, mama mnie w kuchni nie zamykała. Ale akurat tamta sytuacja taka była, mieliśmy dosyć małe mieszkanko, wszyscy spali, to była chyba godzina 22-23, a ja musiałam się uczyć i nikt mi nie pomagał, tak? To nie było tak, że mama poszła do szkoły i załatwiła mi, czy ktoś przymknął oko, czy dostałem test do wyboru i mam 50% szans, że trafię. Nie, trzeba było się wykuć, trzeba było się nauczyć, trzeba było iść na ten egzamin. Gdybym nie zdał, trudno, po dupie i jedziemy dalej, tak? Teraz pomogę mu, no bo jak ma dostać trójkę, czy tam dwójkę, no to lepiej jak dostanie piątkę, to ja mu pomogę. Trzeba zmuszać dzieci do myślenia. Przykład następny, za naszych czasów, znowu wrócę do słowa za naszych czasów, nasi rodzice w większości przypadków pracowali. Często ojcowie byli za granicą, matki były w domu, znaczy w Polsce pracowały, albo oboje rodziców pracowali, wracali o 17. Nie było tak czasu, żeby z dzieckiem usiąść codziennie i kreatywnie wymyślać jakieś zabawy i bawić się z tymi dziećmi, tak? Nawet jak był jedynak, to dziecko samo musiało sobie znaleźć możliwość zabawy. Teraz często jest tak, że matka siedzi w domu z dzieckiem, ewentualnie pracują jakoś krócej, tak? Są inne możliwości i starają się robić tak, żeby dziecku jak najwięcej dać czasu, żeby jak najwięcej z tym dzieckiem pewne rzeczy zrobić. Znowu, to nie jest złe, bo wtedy buduje się jakieś tam relacje. Ale wymyślając za dziecko zabawy, to nie rodzic ma być kreatywny, tak? To ma być dziecko kreatywne. Jeżeli my mu będziemy wymyślać czy jej zabawę i mówić, chodź i się pobawimy to, chodź zrobimy teraz to, chodź zrobimy tamto, to znowu dziecko przestaje myśleć. Bo dziecko liczy na to, że rodzic się nim zaopiekuje, że rodzic będzie kreatywny, że rodzic mu położy to na rączkach, a ja nie muszę wyślać głowy. Ja wystarczy, że odpalę laptopa, znaczy jeżeli bym był dzieckiem, mówię w imieniu dziecka, tak? Dziecko odpali laptopa, pogra sobie, obejrzy sobie coś na YouTube, na przykład ten filmik. Chciałbym, z reguły są to filmiki typu TikTok. Głowa się włączy, zresetuje i high life. I za 20 lat będziemy mieli bardzo dużo osób, no, które są, no, nie będą przedsiębiorcze, tak? I już nie mówię tutaj o tak zdolności myślenia, kalkulowania, o tym zrobię też inny filmik, następny filmik na zasadzie
Nie dajmy się oszukiwać, nie bądźmy owcami, którym wszystko można mówić i my po prostu idziemy, tak? Ale to będzie następny filmik. Tylko boję się właśnie, że to, w którym kierunku to wszystko idzie, to skąd nasze dzieci czerpią wiedzę, jaką wiedzę, jak łatwo im się to wszystko daje. I te ułatwiania są naprawdę na każdym kroku. To niestety powoduje, że nasze mózgi w pewnych miejscach się wyłączają, odcinają. I to, co nam powie telewizja, to święte, bo nam się nie chce myśleć. Bo jak ktoś nam powie, że czarne to białe, to na 100% czarne to białe, a nie białe to czarne. Chwila przerwy, jadę do Kielc, mam mega, mega ważne spotkanie z firmą naszego kalibru, też z biurem rachunkowym, trochę dłużej na rynku. Tak jak wspomniałem, w Kielcach i tutaj możemy zrobić fajny, tak powiem po angielsku, deal, umowę, współpracę, która zapewne pomoże nam i pomoże tej drugiej firmie. Trzeba dograć jeszcze pewne szczegóły, ale widzę tutaj fajny potencjał na rozwój, na obustronny rozwój i możemy trochę więcej na tym rynku biur rachunkowych, szczególnie w Warszawie, zrobić wspólnie. Więc niecałe 2 godziny jazdy, chyba godzina 40 z tego co pokazywało, około 2 godzin liczę, że będzie spotkanie trwało i wracamy dalej do życia, więc w drogę. I to nie jest tak, moi drodzy, że ja narzekam na naszą młodzież. Nie, nasza młodzież jest wspaniała, będzie jeszcze lepsza. Tylko naszym obowiązkiem jest to, żeby wymusić na nich pewne myślenie, wymusić na nich kreatywność, nie dawać wszystkiego, tak jak wspomniałem, na tacy i będzie naprawdę dobrze. Jeżeli tego nie zrobimy, to ta nasza przedsiębiorczość za 20 lat upadnie i będziemy naprawdę tylko kupieni, że tak powiem, przez wielkie korporacje, przez osoby, które mają łeb na karku, a reszta to będą te typowe, takie właśnie owce, systemowe owce, tak? I tego nam nie życzę. Życzę nam, żeby te nasze dzieci naprawdę były inteligentne, żeby poradziły sobie w czasach, które ich czekają. Nie wiemy, jakie to czasy będą, trzeba przygotowywać się na najgorsze. I to będzie połowa sukcesu realizacji bycia rodzicem. Róbmy tak, żeby te nasze dzieci naprawdę za x lat dały sobie radę z tym, co ich będzie otaczało. Jeszcze raz użyję tego słowa, jeżeli będziesz systemowy, to znaczy system będzie myślał za ciebie, zginiesz, tak, przenośnie, zginiesz, tak. Do usłyszenia w następnym odcinku. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walcząc o stęcienie mgły.